Kręcimy drugie wejście z Piotkiem, prawie grand championem, tylko blachy nie ma. Poprosimy blachę. To jest to piwo. Nie, to nie jest to piwo. Ale moment. Czy ono zostało zrobione na tej recepturze, czy nie? Jest troszeczkę zmieniona recepta. Jest zmieniona, dobra. Zmieniona blacha. Blacha chodzi. No tak, bo ten profil mam lepszy. Piotr, mówisz głośno do mikrofonu, cóż to jest? Co się zgadza? Russian Imperial Stout. Ale nie powiem ci, jakie są dokładnie chmiele, bo nie pamiętam. Natomiast zasyp jest ten sam, ekstrakt jest ten sam. Tylko, że piwo jest młodsze. Piwo było ważone w styczniu tego roku. W styczniu tego roku, czyli mamy 7 miesięcy RIS. To jest to, co ja narzekałem, że okej. Piwo Piotrka w porządku, tylko już trochę za bardzo utlenione. I Piotrek od razu mówi, mówisz masz. Proszę bardzo. Teraz na miejscu następnego zrobimy. Tak, w sensie, że... Na dwa musisz jeszcze podzielić. A jutro będzie już nalany. A jutro tak. Czyli mamy RIS-a już, można powiedzieć, świeżego. No i co, dla mnie drożdże jak zwykle. No to masz ten, a ja sobie drożdże tutaj. Tak, ale... Mówiłem ci już... Nie, no bo... Dawajcie drożdże do tądowi. Nie zasługuje na nic. Kurczę, czekolada! Przelewasz. Słuchajcie, już, czekolada. Już. To jest to, co mówiłem. Czekolada. Czekolada i delikatny aceton. Ale bardzo delikatny. Nie wiem, kiedy docent pijał aceton. Ja też. Ale czekolada. Rozpuszczalnie. Ale czekolada. Znaczy nie, są bardzo takie przyjemne. Estry. Tu akurat docent ma rację jako kryptosensoryk. Ponieważ jest coś takiego acetonowego, to znaczy taka gruszka na przykład, jak sok gruszkowy. Takie estry tutaj grają. Estry, ale do acetonu to jeszcze dalej. No tak, dlatego mówię, bardziej sok gruszkowy. Ja trochę się obawiam, ponieważ to piwo... Dajcie namiar na... Ale słuchajcie, to piwo dostało od razu... Dostało szronu, więc trochę się obawiam, że ono jest za zimne. Nie, to jest szron od straszacza, wiesz? Okej. Okay. Dobra, to pijemy panowie. Zrobię Piotrka po raz drugi. Czy to jest znowu RIS 24? Tak, ekstra jest. Zmienione zostało troszeczkę... Głośniej. Receptura została troszeczkę zmieniona, jest więcej czekoladowego słodu. No i to już jest... Oj, to jest konkret. Ponieważ tamten był bardzo łagodny, tam się nie czuło w ogóle, że się pije RIS-a, a on jest tutaj bardziej szorstki. Ale to już nie ma właśnie tej... Ale niewiele większy, jest też duża... Tak, nie, czuć on jest świeży, jest taki... Ale posłuchajcie, jest większa treść, jest po prostu taki oblepiający. Tak, I już się nie pije tak łatwo, a jest za to, że można sobie teraz pogrzać, tak? I do, tak jak ja to mówię, do filmu długometrażowego. Ja z kolei jako miłośnik win jabłkowy powiedziałbym, że to ma aromat jabłkowy. Świeże. Ale znowu alkoholu nie ma. Ale jest czekolada w aromacie, jest fajna treściwość. Alkoholu? Tak. Alkoholu jak mówisz, nie ma. Ale jest gęstość, dobra. Taka fajna. Umawiamy się na picie 5. Nie, ale ja mówię w smaku. W smaku. Bo do głowy to ci jak zwykle wali. No. Tylko w przełyku nie czujemy tego gorąca. No. Ale na tym polegają właśnie. Ale czekoladowe nuty, no po jednym łyku się od razu. Tam, całe usta masz tutaj całe. Ale całe. To znowu potwierdza moją tezę, że rok czasu dla RIS-a Piotrka jest optymalny. Ani nie 18 miesięcy, ani nie 8, tylko właśnie 12. I wtedy to piwo zdobywa szczyt. Tak. Ja bym chciał przypomnieć, że spotkaliśmy się tu na premierze naszych dwukrotnych piw. Te piwa były... Są i takie same, i różne. Wiem, że to tak brzmi trochę jak postmodernizm bardzo modny, ale te piwa są inne rzeczywiście z narzekowania, natomiast tym razem mogę się nie zgodzić z docentem. Ponieważ uważam, że to piwo jest świetne, tak samo jak tamto, tylko tamto rzeczywiście miało zupełnie inne akcenty przez wyleżakowanie. To piwo ma świetne akcenty przez świeżość, ale ta świeżość to też znaczy, rozumiem, kilka miesięcy co najmniej, tak? Osiem. Dokładnie. Znaczy, czy to jest taka granica, na której powinno się sprzedawać czy degustować piwa? Minimum, 8-9 miesięcy. Znaczy, w tym piwie rzeczywiście są takie świeże... Ale Marcin, oleistość. Ale już się ono pojawia jest wisienka, moja ulubiona nuta w RIS-ie, wisienka, pestka taka. Znaczy, szczerze mówiąc, to bym bardziej obstawiał jako RIS-a właśnie, że to jest ten klasyczny RIS,
A tam to było właśnie i takie... I aromat teraz, zobacz, jest, jest trochę cherry jednak, trochę tego, tak, tego jest. Jest już ta taka wisienka w tej chwili. Jest. Już po ogrzaniu wychodzi, bardzo fajnie. Plan jest taki, żeby to komercyjnie zrobić. No ale tanków nie macie na razie. Znajdą się i tanki. Tanki przyjadą. Tanki przyjadą ze wschodu. Ze wschodu. Ale tanki przyjadą z USA już tak, żeby mogło 6 miesięcy poleżakować? Jeżeli będzie trzeba, to myślę, że... Znaczy to jest, myślę, że jest dobry... Ale wiesz, ile będzie to kosztowało? To nie będą tanie rzeczy. No cóż. 6 miesięcy wydłużenia. A trzeba płacić... 3,50. Za każdy dzień. Za każdy dzień leżakowania muszą płacić. Nie, słuchajcie. Świetne piwo. Mi nawet bardziej smakuje niż to poprzednie. Mówiłem, że naprawdę. Tak. Oleiste, czekoladowe, mocne. To ja powiem inaczej. Nie tamto bardziej smakowało. Oba smakują mi świetnie. Tamto a jakbyś zerżnął? Tamto smakowało jakbyś zerżnął? To by było idealnie. Także to jest dobra zajawka na piwo. Piotrek mówi oficjalnie, będzie takie piwo ze Szpunta. Tak. No, zrobię wszystko, żeby wyszło. Ale to nie będą tanie rzeczy. I kupimy je nawet za niemałe pieniądze. Oczywiście, że nie ma. Jezu! Słyszeliście to? 50 zł jak Zytek tanie. Mówi, że on to kupi. Zytek nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Zytek też nagrywa. Posłuchajcie, to idzie w Polskę. Zytek kupuje drogie rzeczy, jeżeli są tego warte. Natomiast jeżeli ktoś Zytkowi sprzedaje za 12 zł piwo rzemieślnicze, które jest ledwie porządne i niewiele różni się na przykład od piw regionalnych jak z Jakubiaka, które kosztują znacznie taniej, to wtedy Zytek mówi, nie. No i tą konkluzją no chyba... Zdrowie Piotrka i pijcie piwa domowe, bo to jest naprawdę, wiecie... Ale to trzeba mieć możliwość pić piwa domowe. Czy to jest Summer Imperial Stout? Waszcie piwa w domu. No waszcie i potem będziecie mieli okazję tutaj się zaprezentować. I wychodźcie na ulicę. No. Wasze zdrowie. Trzymajcie się.